Cześć, kanał 365 Dni o Piłce. Jesteśmy po spotkaniu Górnik Zabrze Śląsk Wrocław. Wynik 3 do 1. Górnik Zabrze absolutnie zasłużenie i w fenomenalnym stylu wygrywa u siebie z drużyną z Wrocławia. Jestem przekonany, że to jest ta drużyna, którą chciał nam od początku zbudować trener Jan Urban. Powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się takiej eksplozji i zmiany Górnika Zabrze w porównaniu do początku sezonu. Była to jednak drużyna, która zawodziła wraz z, no co by tu nie mówić, z Wisłą Kraków, z Piastem Gliwice, z innymi dużymi markami. Grała dość miałki, nieciekawy futbol. Teraz widać, że drużyna ma pomysł, ma prawdziwych liderów, idzie w dobrym kierunku. Każdy tak naprawdę piłkarz Górnika w każdej linii, w każdej formacji grał bardzo dobre zawody. Imponował przede wszystkim trio Górnika z przodu, czyli Podolski, Jimenez, Nowak. Każdy z tych piłkarzy skuteczny, piłkarze stwarzający mnóstwo sytuacji. Ten skład, który widzicie, ta przysłowiowa choinka, czyli ten pomysł Jana Urbana, że wielu piłkarzy gra na bardzo małej przestrzeni, to naprawdę kapitalnie się ogląda, to bardzo dobrze wygląda, to jest efektywny pomysł, ta wymiana pozycji, ta swoboda w rozgrywaniu akcji. Każdy piłkarz, mówię, grał naprawdę dobrze, w tym Manech, król środka pola, który poza asekuracją i takim mądrym zachowaniem się posłał kilka kluczowych zagrań w pole karne. Powiem Wam szczerze, że ten piłkarz od początku sezonu mnie troszeczkę drażnił. Uważałem, że to jest pomyłka, że wychodzi on co tydzień w 11. Dzisiaj trener Jan Urban przekonał, myślę, mnie, ale też kibiców w Zabrzu, że to jest zawodnik, na którego warto stawiać. Więcej o samym spotkaniu to na pewno przebudzenie się Górnika w drugiej połowie. Chociaż w pierwszej dominowali, to też nie było tak, że Górnik gdzieś tam grał gorzej, tylko brakowało skuteczności, szwankowała ta finalizacja słynna. Natomiast od początku meczu tak naprawdę w dużych fragmentach gry to Górnik był drużyną przeważającą. Śląsk, ciężko powiedzieć, czy Jacek Magiera przyjął się bronić, ale kiepsko to wyglądało właściwie na każdej płaszczyźnie, i gra w obronie, i w ataku. Piłkarze Śląska nie mieli planu na ten mecz. Może poza Erikiem Exposito i Pichem, uważam, że są dwóch piłkarzy, których nie tyle co możemy wyróżnić z gry Śląska, ale na pewno nie można ich skarcić, bo gdzieś tam próbowali, nie otrzymywali oni oczywiście odpowiednich zagrań, ale starali się w pojedynkach 1 na 1 coś dla Śląska ugrać. Natomiast jeżeli chodzi o bramki, to padły one dopiero w drugiej połowie. Najpierw Bartosz Nowak uszczęśliwia wszystkich w Gliwicach. Akcja Roberta Dadoka, bardzo aktywnego zresztą w dzisiejszym spotkaniu. Zagranie po ziemi do Nowaka i soczyste wykończenie. Gol, który się należał, gol, który wisiał w powietrzu i musiał paść, bo Śląsk Magiery wyglądał krucho, wyglądał słabiutko, tak jak mówię, drużyna bez żadnego pomysłu. Później podwyższenie wyniku na 2 do 0, kilka minut później sytuacja Kubicy, który wygrywa pojedynek 1 na 1 z ostatnim obrońcą Górnika, który próbował swoich sił w dryblingu. Piłka Śląska piłkę traci, Kubica idzie na bramkę. Gdyby to był pewnie Bartosz Nowak, Jimenez czy Łukasz Podolski, pewnie pognąłby pod bramkę Putnockiego i mielibyśmy już szybciej wynik 2 do 0. Natomiast Kubica gdzieś tam się zaplątał, piłka ostatecznie pod nogami Nowaka, który z szwarcem na plecach nic sobie z tego nie robi i strzela bramkę na 2 do 0. Później gol Łukasza Podolskiego, który strzela swoją trzecią bramkę w trzecim kolejnym meczu z rzędu. Tego oczekiwaliśmy, tego kibice Górnika Zabrze chcą oglądać. Z takimi nadziejami wiązaliśmy przyjście Łukasza Podolskiego do Górnika. Szybko bramka, no może nie kontaktowa, ale gol na 3 do 1 w wykonaniu Szworca. Wymienionego bramka z rzutu wolnego, która nic nie zmieniła. Cały czas widzieliśmy święto Górnika, Górnicy w fantastycznych nastrojach. Myślę, że to zwycięstwo należało się, tak jak powiedziałem wcześniej, gospodarzom, którzy w tej chwili mają siódmą pozycję w tabeli, wskakują oni kilka pozycji wyżej. Dzięki, kanał 365 Dni o Piłce, Górnik Zabrze 3, Śląsk Wrocław 1. Zapraszam Was do innych moich podcastów. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia i pozdrawiam.